serdecznie, Grosik z tej strony. Godzina 6, czas wyruszać na wykopki. Na miejsce. Jestem na takiej małej działeczce pod Chorodłem. Miałem jechać na Łąki, ale odwiedzając znajomego powiedział, że już jedno z pól jest dostępne, bo tutaj rosła taka młoda kapusta, więc mam 40 arów, żeby sobie dzisiaj pochodzić w tą dosyć przyjemną i ładną niedzielę. A teraz znalazłem kawałek jakiegoś starego sztućca. Chyba widelec jakiś był. I mam już kolejny obiekt wykopany z dołka. Jest. Jest gdzieś w tej grudce. Tutaj. Tutaj. Niestety. Jakiś gwóźdź. Wykopałem już jakiś sygnał z tego dołka. Mam to w dłoni. O, jest czubeczek pierwszy dzisiaj. Proszę bardzo, ołowiany. A teraz wyszedł taki kawałek łańcucha. Znalazłem pierwszy prawdopodobnie guziczek dzisiaj. Zaraz zobaczymy, czy będzie miał uszko. Niestety, chyba nie, tak, urwane jest i na moje oko będzie to prawdopodobnie guzik Rosja Carska i piechota czy artyleria, piechota, proszę bardzo, taki niekompletny guziczek, jako pierwszy dzisiaj. Trafiłem pierwszą monetę dzisiaj, zobaczymy co to będzie. Wygląda mi to coś na jakąś nowszą monetkę. Te raty nawet są takie ładnie wykonane. Na podsumowanie na pewno będzie wiadomo, co to jest. Znalazłem coś ciekawego. Nie mam pojęcia, co to jest. Jakiś kolorek. Nie wiem. Możliwe, że to jakiś brąz. Albo mi się tylko wydaje. Mam kolejny sygnał. Zasięg wchodzi tak z 25 cm nad ziemią. Ponad 50 na skali. Próbujemy to wykopać. Ach, twardo tutaj. Już wyszło. Ale chyba niestety kolejny papiak. Tak. Szkoda. Trafiłem jakąś monetkę. Ciekawe, co to będzie. Nie jest zbyt duża. O, to chyba będzie 5 groszy z drugiej RP. A rocznik. Może uda się rozszyfrować, a może nie. Raczej nie. Raczej na pewno nie teraz.
Na podsumowaniu może będzie wiadomo, ale fajna moneta. I trafiłem jakąś monetkę. Sobie stanę. Obrócimy się i sprawdzimy, co to było. Chyba to będzie jakiś perelek. Może dwójeczka. Taka mniejsza. Chyba 2 złote z perelu. Jest i kolejny sygnał pod szpadlem. Już wyszło. I chyba widzę coś okrągłego. Patrzcie tutaj. Leży sobie jakaś monetka. Odwrócę się za wiatr. Zobaczymy, co to wyszło. Jak się uda teraz rozszyfrować, to będzie dobrze, ale chyba ponownie PRL. Stawiam na jakąś złotówkę chyba, ale teraz wam nie powiem, co to było. A może 5 zł, może 5 zł być z PRL-u. Jak skończę tą działkę, przeniosę się na łąki przy samym Bugu, tam gdzie byliśmy w tamtym tygodniu z Bartkiem z kanału Alfa Beta. Zobaczymy. Jeszcze głębiej. Ciężka ta ziemia dzisiaj jest taka bardzo namoknięta i twarda. Powiem wam, że ciężej dzisiaj jak na łące. Było lekkie hobby, to by nas poszukiwaczy było jeszcze więcej. Już wyszło, gdzieś tutaj jest. Zaraz to spróbujemy namierzyć. Jest jakiś guzik kalesoniak. Wygląda to tak na pierwszy rzut oka.
przeniosłem się już na docelową łąkę, która tak wygląda. Widzieliście, jak zjeżdżałem sobie z góry w kierunku Buga i tutaj na tych łąkach dzisiaj będę sobie jeszcze przez kilka godzin śmigał, żeby wykorzystać maksymalnie ten wyjazd teren. Tamta działeczka została skończona póki co. Jeszcze wrócę na nią, bo jeszcze tam trochę, że tak powiem, kapusty zostało i obok fasola jest. Jest do dokończenia, ale żeby nie marnować czasu, to jeszcze mam tą łąkę dzisiaj do zaczęcia. Póki co wychodzi same żelastwo na tej łące. Ale szukamy dalej, nie poddajemy się. I trafiłem jakiś guziczek. Wygląda mi na caraczka. Ale niestety uszko jest urwane. Tak, guzik carski z pierwszej wojny światowej. Proszę bardzo. Znalazłem monetkę, która ciągle mi uciekała w głąb dołka. Czasami tak się zdarza, że po prostu ta moneta się suwa w dół i wydaje się, że obiekt jest bardzo głęboko, a on po prostu jest gdzieś tam z boku sobie leży. No, ale udało się namierzyć. Tylko ciekawe, co to za moneta. Niezbyt duża i zbyt piękna. Nic nie widać na niej. A teraz trafiłem taką malutką, zieloniutką monetkę. Ciekawe, co to będzie. Zaraz zobaczymy. O, chyba druga RP. Zaraz. Tak, jeden grosz, drugi RP. Przyszedł grosik i znalazł grosik. A rocznik który? O kurczę. Teraz wam nie powiem. Postaram się na podsumowanie rozszyfrować. I trafiłem teraz taką malutką łuseczkę, która no chyba w coś trafiła. Patrzcie, jak się odkształciła. I teraz trafiłem jakiś guziczek. Wygląda mi on na polski guzik. Zobaczymy, czy uszko jest. Uszko jest, jak widzicie. Dobra. Ciekawe, czy orzełek będzie miał koronę. Chyba jest. Jest korona. Polski guzik. Z drugiej RP. Proszę bardzo. Taki piękny. Ale na łąkach, jak mówiłem już nie raz, najlepsze fanty są, bo najmniej chemii tutaj jest i dlatego najmniej zjedzone są. Już nic ciekawego nie wyszło, jakieś śmieci. 3 godzinki na łące jeszcze dodałem do dzisiejszych poszukiwań. Kilka fancików wpadło. Tej łuneczki nie skończyłem, tak delikatnie ponad połowę tej części łąki zrobiłem, bo jeszcze jest druga za rowem, ale to na następne wypady, chyba że pola będą dostępne, to wtedy łąkę sobie odpuszczę, na łąkę wrócę jesienią, późną albo wiosną, a będę atakował pola. Póki co zawijam do domu. Jestem już w domu, to są śmieci oraz złom z tego wypadu. Jak widzicie, sporo tego tym razem znalazłem. A tymczasem zapraszam na podsumowanie. Fanty już na stole, a więc zaczynamy podsumowanie. Podsumowanko zacznę od drugiej działki, czyli tej łoneczki, na której chodziłem. A później wrócimy do pierwszej, bo na pierwszej, jak widzicie, wyszedł konkretniejszy fancik. Taka łuseczka, jak widzicie, jakaś taka mosiężna, malutka. Raczej mały kaliber to będzie. Trzy kuleczki ze szrapnela. Monetka nieczytelna. Polski guzik wojskowy. Wzór 1928, wersja żołnierska. Jak widzicie, guziczek w ładnym stanie. Posiada uszko. Na pewno dołączy do mojej kolekcji. Guziczek carski, bez uszka. Jak pamiętam, zaraz sprawdzimy. Tak, urwane uszko jest.
Kalesoniaczek, taki popularny, i grosik z drugiej RP, rocznik 1930. Wracamy na pierwszą działeczkę, na której znalazłem takie dwa czubeczki ołowiane, trzy monetki z PRL-u, 10 zł, 5 zł i 2 zł, guziczek carski z I wojny światowej również, uszko również urwane, taki kalesoniak, 5 groszy z drugiej RP, rocznik udało mi się jakimś cudem rozszyfrować, 1923. I na sam koniec fant dnia, jeden z lepszych fantów w tym sezonie, czyli kolec od sprzączki, prawdopodobnie to będzie, a sprzączka, czyli tak zwana fibula, datowana wstępnie jest na IV wiek naszej ery. Taki mega fancior znalazłem, który od razu zgłosiłem do konserwatora zabytków i taką wstępną ocenę otrzymał ten fant. Wypadł bardzo udany z racji, że znalazłem element fibuli, a pozostałe fanty również mnie bardzo cieszą. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Mówił Grosik do Was. Cześć!